491 budynków w Suwałkach nie jest przyłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Alternatywą dla właścicieli takich nieruchomości jest szczelny zbiornik na nieczystości i umowa z firmą, która zajmuje się wywozem nieczystości. Ale należy jeszcze udowodnić, że z usług takiej firmy się korzysta. Tego dowodzą posiadane faktury. Niektórzy mieszkańcy miasta postanowili jednak oszczędzać na wywozie nieczystości. Pracownicy ośrodka sportu i rekreacji porządkujący koryto Czarnej Hańczy odkrywają pod lustrem wody nielegalne rury ściekowe. To nieakceptowany proceder. Prezydent Suwałk w odpowiedzi na informacje o takich praktykach rozważa wdrożenie programu dotacyjnego mającego wesprzeć właścicieli niezasieciowanych nieruchomości w budowie przyłączy do miejskiego systemu kanalizacji. W ślad za jego propozycją sypnęły się głosy oburzenia. Nie wolno wspierać trucicieli rzeki. To nagradzanie za niszczenie środowiska. Zapytaliśmy zatem, na czym naprawdę polega propozycja wysunięta przez Czesława Rękiewicza. Czy jego pomysł przewiduje abolicję? Założenie tego programu na pewno będzie takie rozgraniczenie, że jeżeli dojdzie do udowodnienia, że ktoś niewłaściwie te ścieki zabezpieczał, na przykład w postaci tej rury do rzeki, no to tutaj myślę, nie będzie dwóch zdań, że ta osoba nie będzie co miała liczyć na żadną dotację. Natomiast jeżeli ktoś tam ma jakieś tam szambo, normalne, zwykłe szambo, ma zabezpieczone faktury na te szambo i tak dalej, szczelne szambo, i będzie chciał się podłączyć do sieci kanalizacyjnej, no to tutaj jakby no nie ma żadnych przeciwwskazań, tak? No to jest logiczne, że jeżeli ktoś właściwie te ścieki zagospodarowywał, a chce się do tej kanalizacji podłączyć i te szambo zlikwidować, no to tutaj jakby wątpliwości sprawa nie ma. Przedstawiciel prezydenta kategorycznie zaprzeczył. Abolicja nie jest dopuszczalna i możliwa. Wręcz przeciwnie, ratusz podjął kroki mające na celu eliminację i ukaranie sprawców zanieczyszczenia Czarnej Hańczy. My tą sprawę przekazaliśmy do Wód Polskich, no bo to ona jakby tutaj, to ta spółka krajowa jest odpowiedzialna za takie rzeczy, no i tam już jak Wody Polskie do tego się odniosą, to nie wiem. Skierowaliśmy do PGW Wody Polskie szereg zapytań w tej sprawie. Oczekujemy na odpowiedź i po jej uzyskaniu do tematu wrócimy.